Doczekaliśmy się premiery jubileuszowego iPhone'a X, którego swoją drogą tak naprawdę powinniśmy nazywać iPhone'em 10, bo Apple odwaliło stary numer Microsoftu i po prostu pominęło w nazewnictwie 9. Jak firma poradzi sobie z tym za 2 lub 3 lata, gdy przyjdzie czas na prawilny iPhone 10, przekonamy się za 2 albo 3 lata. A teraz do konkretów. Okej. To jakie innowacje w tym iPhone 10, prócz tego, że jako jedyny smartfon pozwala Ci zamienić się w gadający kawałek kupy? Cóż, Apple przedstawia ten model jako przyszłość rynku telefonów. Coś, co wyznaczy standardy na kolejną dekadę, podobnie jak kiedyś pierwszy iPhone. W oficjalnym komunikacie od koncernu czytamy, że przyszłość już tu jest. I to prawda, ale chyba nie do końca w takim sensie, jaki mieli na myśli Tim Cook i spółka. iPhone 10 wygląda bardzo futurystycznie, ale nie bardziej od kilku innych tegorocznych modeli, czyli chociażby Essential Phone'a albo Samsunga Galaxy S8. Innymi słowy, gdyby nowy iPhone prezentował się na przykład tak, wielbiciele Apple'a byliby równie zadowoleni co teraz. Telefon po prostu wpisuje się w aktualne trendy i nie odstaje pod tym względem od konkurencji. Z drugiej strony warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że po raz pierwszy od lat flagowcowi Apple nie brakuje niczego względem androidowych rywali właściwie w każdej ważnej kwestii. Wydajność i optymalizacja oczywiście na swoim miejscu, jak zawsze. Indukcyjne ładowanie nareszcie na pokładzie. Wodoszczelność jest, a sama konstrukcja wreszcie przestała być taką pocztówką z 2014 roku, bo ostatnie generacje iPhone'ów niemal nie zmieniały się wizualnie. Do tego kilka rzeczy, których u konkurencji nie znajdziemy, czyli chociażby nagrywanie wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę, tryb Portrait Lighting w aparacie, który zapowiada się fajnie i według pierwszych testerów daje spoko efekty i całkiem zaawansowana i praktyczna obsługa rozszerzonej rzeczywistości. No i oczywiście rozpoznawanie twarzy. Szczerze mówiąc, przed premierą wydawało mi się, że to będzie półśrodek. Trzeba nie się z czego pośmiać, bo gdy ostatnio w LG Q6 czytnik linii papilarnych zastąpiono rozpoznawaniem twarzy, to wszyscy byli wielce oburzeni. A jak to samo zaproponowało Apple, to jednak nie, to spoko, to taka jest przyszłość. Ale Apple naprawdę się postarało i włożyło dużo pracy w to, by wszystko działało jak należy. Podobno Face ID nie przeszkadzają słabe warunki oświetleniowe, założenie przez nas okularów albo zapuszczenie brody. System jest złożony i nie da się go oszukać zdjęciem ani maską, więc androidowe odpowiedniki wydają się przy nim być wręcz zabawkami. Choć do odblokowania oczywiście wystarczy, że ktoś pomacha Ci telefonem przed twarzą, więc idealnie nie jest. Ale dobrze, że dane twarze nie są przynajmniej wysyłane na żadne serwery. W każdym razie Face ID skojarzyło mi się trochę z tym mitycznym starym Apple Steve'a Jobsa. Koncern wziął na warsztat jakiś wcale nie najświeższy pomysł, ale dopracował go, uczynił praktyczniejszym i wypuścił na szerokie wody. Swoją drogą, pewnie niektórzy z Was zauważyli, że podczas konferencji przedstawicielowi Apple nie udało się za pierwszym razem odblokować iPhone'a poprzez Face ID. I uwierzcie mi, że gdyby to system nie zadziałał, to ten filmik składałby się z 3 minut mojego śmiechu. Ale na ekranie widniał wtedy komunikat, że należy wpisać kod PIN, więc ktoś po prostu zapomniał odblokować telefon po raz pierwszy kodem po jego restarcie. Zdarza się. Ktoś pewnie stracił pracę. No i tak to jest z tym iPhone'em 10. Użytkownicy sprzętu Apple'a wreszcie nie będą musieli mówić, że no tak, może iPhone nie wspiera indukcyjnego ładowania, ale po prostu działa i ma fajny ekosystem. Albo że większy model jest ogromną kobyłą z wielkimi ramkami, a konkurencja oferuje mniejsze telefony z większymi ekranami, ale po prostu działa i ekosystem. Albo że aparat może i nie ma zbyt wielu zaawansowanych funkcji, ale robi ładne zdjęcia i ekosystem. iPhone 10 po prostu pozbywa się większości kompromisów z poprzednich i pozostałych modeli i dodaje do tego kilka świeżych ciekawostek. I choć nie będzie ogromną rewolucją technologiczną, zapowiada się na udany, nowoczesny telefon. Zresztą nie wiem, co więcej w tym roku można było zaproponować, może poza czytnikiem linii papilarnych ulokowanym w ekranie. Tylko jak zwykle na konferencji troszkę za dużo wielkich słów bez uzasadnienia. Z drugiej strony osoby, które nie interesują się na co dzień smartfonami, pewnie przecierały oczy ze zdumienia, bo nie wiedziały, że wiele cech dziesiątki pojawiło się wcześniej w innych telefonach. No i Tim Cook znowu mówił, że Apple udało się stworzyć najbardziej zaawansowanego iPhone'a w historii. Super, brawo, bo spodziewałem się, że tym razem powie, no w tym roku wyszedł nam trochę gorszy niż poprzedni, ale i tak kupicie, więc spoko. A skoro już o kupowaniu, pozostaje jeszcze kwestia ceny. 5000 zł za tańszą wersję, za droższą 5700, ale chętnych i tak pewnie nie będzie brakowało. Jeszcze parę słów o iPhone'ach 8. Szklane plecki bardzo mi się podobają, a nowości w postaci indukcyjnego ładowania, ulepszonych aparatów i mocniejszego procesora oczywiście na plus. Tylko że zmiany są na tyle niewielkie, że właściwie te modele powinny nosić nazwy iPhone 7S i iPhone 7S Plus. Tylko pewnie Apple nie chciało, by mniej ogarniętym osobom wydawały się starsze od Galaxy S8 i Galaxy Note 8. Ceny wszystkich modeli znajdziecie w opisie. Więcej aktualnych komentarzy na temat świata technologii znajdzie się na komputerświat.pl i na naszym kanale, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie. A po szybkie, spontaniczne i złośliwe opinie zapraszam na moje profile na Facebooku i Twitterze. Dzięki za oglądanie.